Na samym początku chciałem pozdrowić nowych wspierających na moim kanale, a mianowicie Disco Rura, Łukasz Gamer, SX Bartekul oraz Karcio. Bardzo wam dziękuję za to, że kliknęliście niebieski przycisk, jestem wam mega wdzięczny. Serdecznie was pozdrawiam oraz wam dziękuję. Jeśli ktoś z was, moi drodzy, chciałby wesprzeć mój kanał, to możecie to zrobić kliknąc na niebieski przycisk. Każda osoba, która to zrobi, zostanie pozdrowiona w odcinku. Także co, myślę, że warto, a ja zapraszam do oglądania. Siemanko, moi drodzy, ja jestem Terins, witam w kolejnym na moim kanale, a dzisiaj przedstawię wam kilka zdjęć małego Lorda Crushfilla oraz mojego kamerzysty, tak zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, każdy komentarz zostanie serduszko, a ja zapraszam serdecznie do oglądania. Dobrze, moi drodzy, także zaczniemy sobie na samym początku od mojego Crushfilla. Mamy tutaj pierwsze zdjęcie, jest to zdjęcie z czasów szkolnych. Jak macie na przykład na korytarzach, są wywieszone takie zdjęcia uczniów, którzy uczęszczają do tej szkoły. I tutaj właśnie mamy Mareczka. Także to jest pierwsze zdjęcie, chyba z najmłodszych lat. Drugie zdjęcie Mareczka, moi drodzy, jest tu już troszkę jak był starszy. Tutaj na oko miał może tak z 15-14 lat. Moi drodzy, tak wygląda oto to zdjęcie. Jest to taka mało prestiżowa koszulka, ale wiadomo, ale ta postać, która była kiedyś grana, to była tylko i wyłącznie gra aktorska. Także tutaj macie to drugie zdjęcie. Teraz mamy ostatnie zdjęcie Crushfilla. Proszę bardzo, tutaj tak przy lustrze, taki selfiaczek. Także co? Teraz przechodzimy, moi drodzy, do kamerzysty. A u kamerzysty mamy dwa zdjęcia z bardzo młodych lat. Też nie jest to stuprocentowo potwierdzone, że to jest kamerzysta, ponieważ kolor włosów mi się troszkę nie zgadza, ponieważ normalnie naturalny ma brunet. Kamerzysta jest chyba brunetem, a tutaj mamy blond, ale nie wiem. Z twarzy naprawdę jest bardzo podobny. Także, moi drodzy, zobaczcie sobie. To jest pierwsze zdjęcie, które dostałem od widza na Instagramie, także możecie też wpadać i możecie mi też wysyłać w DM-ach różne propozycje na filmy. Także tutaj mamy pierwsze zdjęcie, a teraz, moi drodzy, mamy tutaj drugie zdjęcie. Na tym pierwszym, moim zdaniem, wyglądał dużo bardziej właśnie jak Łukasz, tylko ten kolor włosów mi się nie zgadzał, a tutaj no mało przypomina samego siebie. To tyle, moi drodzy, dziękuję za oglądanie, wrzućcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, ale subskrypcja wraz z dzwoneczkiem oczywiście. I co? Do następnego filmu, cześć!